Psalm 30, werset 3 mówi: Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Witaj w Instytucie Boskiego Uzdrowienia. W kolejnym odcinku programu poświęconego uzdrowieniu, które pochodzi od Boga i przychodzi od Boga. No, żyjemy w takim czasie, że świat wokół nas czeka jak na zbawienie, na szczepionkę przeciwko COVID-19. Czy zaszczepisz się, czy nie, to rzecz wtórna dla mnie osobiście. Jednak przede wszystkim zachęcam Ciebie, abyś wierzył nie w cokolwiek ludzie odkryją czy wniosą, abyś wierzył w moc zbawienia, które masz, i ochrony, i uzdrowienia, którą masz w Chrystusie. Że zwycięstwo, pomyśl, nie jest w niebie, ale ono jest tutaj i nawet nie jest w żadnych ludzkich zabiegach. Gdy już mówimy o tym, powiesz, czy kiedy będzie szczepionka, zaszczepisz się? No, na razie wiadomo, że nie będzie ani obowiązkowa dla nikogo, więc sprawa rozwiązana, ale jeśli dojdzie do tego, bo może i tak być, że będzie obowiązkowa dla tych, którzy pracują z ludźmi jak pastorów, dla tych, którzy jeżdżą i głoszą Ewangelię, jak misjonarzy. Jeśli trzeba będzie, aby głosić Ewangelię, to hej, otworzę Marka 11, przepraszam, 16, 18 i powiem, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli, choćby coś trującego, czy nawet śmiercionośnego, nieważne co w niej jest, wypili, nie zaszkodzi mi, nastawię rękę i powiem, wstrzykujcie co chcecie, jeśli to ma mi umożliwić głoszenie Ewangelii, albo bez tego nie mogę głosić, to mam wyższy rozkaz, wyższą moc i cokolwiek jest tam, miałoby mi zaszkodzić, będzie zneutralizowane przez Ducha Bożego, bo mój rozkaz mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, więc jeśli będzie czas, w którym nie będziesz mógł spać służby publicznej, spotykać się z ludźmi, głosić Ewangelię, bądź pojechać w celu głoszenia Ewangelii, a będziesz musiał przedstawić dowód, że jesteś zaszczepiony, dla mnie to będzie rzecz wtórna, ponieważ w tym przypadku, głosząc i demonstrując Jego Ewangelię, Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu, On powiedział, nic Ci nie zaszkodzi, więc dla mnie jest to sprawa rozwiązana i nie muszę się tym zajmować. Jednak bez względu na wszystko, zachęcam Ciebie, abyś wierzył w moc Bożą, która dzisiaj zbawiła Ciebie i uchroniła. Faktycznie, werset, który powstaje w moim sercu, jest tym z Objawienia 12, werset 11. A oni, to jest Kościół, zwyciężyli go, to jest diabła, jego dzieła, przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. To jest wspaniały fragment. Zwycięstwo nie jest w niebie. Zwycięstwo, zobacz, jest na ziemi przez krew baranka i przez słowo jego, naszego świadectwa. No kogo zwyciężyli? No diabła, czyli grzechy, choroby i depresje i przedwczesną śmierć, COVID-19 i zagrożenie życia i śmierci. Zobacz, oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Zobacz, nie przez samą krew, nie przez samą wiarę w to, co Jezus uczynił przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, ale również przez słowo swojego świadectwa. I nie chodzi tutaj o słowo siostry w kościele, która wychodzi do przodu i mówi, Pan Jezus pomógł mi przeżyć do pierwszego. To wspaniale, jednak nie o to świadectwo chodzi. Chodzi o świadectwo, czyli o Twoją własną deklarację, odważną deklarację Twojej wiary. Uwierzyłem, przedopowiedziałem. Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, Twoją odważną deklarację wiary w to, co uczyniła dla Ciebie krew baranka, że objawił się Jezus Chrystus, aby zniszczyć, halleluja, dzieła diabła. Oni zwyciężyli go przez krew, my zwyciężyliśmy go, diabła przez krew, jego dzieła przez krew baranka i słowo naszego świadectwa. I moje myśli biegną od dwóch fragmentów słowa. Pierwszy jest Izajasza 53. I werset pierwszy, mesjański fragment. Izajasz pisze go bodajże 650, niektórzy mówią nawet 800 lat przed przyjściem Mesjasza. I mówi w wersecie pierwszym, kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło. Tak wiele jest w tym fragmencie słowa. Zawsze wierzysz w jaką wieść. Albo wierzysz w to, co telewizja mówi, albo wierzysz w to, co czujesz i widzisz, albo wierzysz Bogu i Jego wieści. I zobacz, Jego ramię nie objawia się wszystkim. Jego ramię objawia się tym, którzy wierzą w Jego wieść. Myślę, że dzieliłem się tym przykładem, więc nawet jeśli się dzieliłem, lepszego nie znam, więc podzielę się z nim ponownie. Wyobraź sobie, że zacząłeś czuć się źle. Byłeś przedtem na diecie, może kobietą jesteś, zazwyczaj kobiety są na diecie i nie udawało ci się schudnąć,
ale nagle zaczynasz chudnąć. 1 kilo, 3, 4, 5, jakoś bez powodu i czujesz się źle osłabiony, gdzieś tam ból się gdzieś pojawił, znikał. No i mówisz, idę zrobić sobie badania, to mnie niepokoi. Robisz badania podstawowe krwi, moczu może jakieś przesiewowe nawet, specjalistyczne bardziej ciebie lekarz wysłał. I oczywiście na badania trzeba czekać. Nieraz tydzień, nieraz dwa, nieraz trzy dni, jeśli jesteś szczęściarzem. I po tych dniach masz spotkać się z lekarzem, który sprawdzi twoje badania i zobaczy, co się dzieje w twoim organizmie. I wyobraź sobie, czekasz na te badania i mija jeden, drugi, trzeci dzień i dzwoni do ciebie asystentka twojego lekarza i mówi, pani Renata Kowalska, tak, mamy wyniki pani i lekarz chciałby w związku z nimi się z panią spotkać. A ty pytasz się, no ale coś jest nie tak? A lekarka mówi, to nie są rzeczy na telefon. Proszę przyjść za trzy dni na to i na tą godzinę. Lekarz się spotka i odkłada słuchawkę. Co dzieje się przez te następne trzy dni i trzy noce? No, walczysz z myślami. Walczysz z różnego rodzaju myślami i szukasz u doktora Google wszystkie możliwe symptomy, co może oznaczać strata wagi, co może oznaczać złe samopoczucie, co może oznaczać ten ból. A jeśli już otworzysz internet i wpiszesz to, wyjdzie taka lista, której końcem jest śmierć twoja. Nawet nie próbuj. Nie próbuj sprawdzić swoich chorób i schorzenia w internecie, bo nic dobrego nie znajdziesz. No, co dzieje się? Burza mózgów. Może jeśli pozwolisz sobie, albo pozwolisz diabłu cię dręczyć wyobrażeniami, lękami i myślami, zaczniesz wertować historię chorób w swojej rodzinie. Kto może umarł na raka? Kto przedwcześnie umarł? Kto miał podobne symptomy? To jakieś dziedziczne choroby. W końcu po tych dwóch, trzech nieprzespanych nocach i zatroskanych dniach idziesz zmarnowany do lekarza. Przyjmuję ciebie. Siadasz i lekarz, pani Renata Kotarska, tak? A ty mówisz, nie, pani Renata Kowalska. Oj, przepraszam, literówka. Źle przeczytałem, źle zadzwoniłem. Pani wyniki podaję tobie. Pani wyniki są jak najbardziej dobre. Przepraszam, przejęzyczenie. Wychodzisz z gabinetu swoimi wynikami. I co? Kamień ci z serca spadł. Wszystko jest okej. Okay. Wszystko inne to był strach, lęk, wyobraźnia. Wieść, która nawet niepełna, połowiczna informacja dotarła do ciebie, twoja własna wyobraźnia, diabeł i myśli, które on ci podał, wymalowały obraz nędzy i rozpaczy, na pewno bezsenności i troski. Widzisz, o co chodzi Bogu? O to, żebyś doświadczył tego odpocznienia i że kamień ci z serca spadł, gdy tylko przeczytasz jego wieść. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? No, czym jest jego wieść? No, jest ona opisana w wersecie 4 i 5. To jest wieść. To jest wieść, że on nasze choroby, może nawet od trzeciego wersetu, że był wzgardzony i opuszczony przez ludzi, że był mężem boleści doświadczonym w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Kiedy to się stało, że był mężem boleści, że był doświadczony cierpieniem, że ludzie zakrywali przed nim swoją twarz? No my wiemy, wtedy, kiedy poszedł na krzyż, kiedy był umęczony i potem ukrzyżowany. Czytamy, że ta wieść brzmi w ten sposób. I kto w nią uwierzy, temu ramię Pana się objawi. Ta wieść brzmi w ten sposób. Lecz on nasze choroby, te symptomy, które masz, to niedomaganie, te obawy, on symptomy, on choroby nasze, nie swoje, wziął, nosił. Czytamy, dosłownie poniósł. Nasze cierpienia wziął na siebie. To cierpienie, które masz, on wziął na siebie. To jest ta wieść, którą on chce, abyś uwierzył, bez względu na to, co lekarze mówią, co twoje ciało mówi i własne myśli. On chce, abyś w tą wieść uwierzył, że on ją poniósł. Wtedy on powiedział, nie prędzej, wtedy dopiero jego ramię, czyli Duch Boży, się tobie objawi. Wolność i uzdrowienie. Nie prędzej. Taki jest wymóg. Kto uwierzył wieści Pana, tej wieści, temu ramię Pana, nie każdemu, temu ramię Pana się objawiło. Widzisz, ponieważ on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, umęczony. I wiesz co? Dobrze mniemaliśmy. To nie Żydzi dodali mu rany, ani Rzymianie. To Bóg Ojciec go ukarał. Bogu podobało się uczynić go chorym i cierpiącym i grzesznym właśnie za ciebie i za mnie. No, tak mówi Boże Słowo. Lecz on zraniony, to jest Jezus, jest za występki nasze.
Starty jest za winy nasze, za grzechy nasze. Ukarany został naszego szalom, pokoju, pokoju naszego umysłu, wolności od depresji, przygnębienia, nawet schizofrenii. Inaczej mówiąc, chorób umysłu ludzkiego. I jego ranami jesteśmy uleczeni, uzdrowieni. On mówi, kto uwierzy w tą wieść, temu ramię Pana się objawi. Błogosławieństwo wierzenia Bogu jest tak, jak Hebrajczyków mówi, do odpocznienia weszliśmy my, którzy uwierzyliśmy. Nie musisz czuć, nie musisz mieć świadectwa lekarza, nie musisz mieć diagnozy. Wystarczy, że uwierzysz Jego wieści, bo ona jest prawdziwa. Pierwsza rzecz, która się stanie, twoje serce będzie uwolnione od ciężaru, od strachu. Druga rzecz, która się stanie, twoje ciało zostanie uwolnione od choroby, bólu i cierpienia, bo uwierzyłeś w Jego wieść i ramię Pana ci się objawiło. Jest jednak tu element, który chcę, abyś zwrócił na niego uwagę. Kiedy człowiek wierzy wieści, Bożej wieści, ponad wieści lekarza, ponad wieści z internetu, ponad wieści z TVN-u czy Polsatu, ponad wszystko, co widzi i czuje, jeśli wierzy tej wieści i używa swojego szóstego zmysłu, zmysłu wiary, uwalnia ją ponad wszystkie inne zmysły, które ma i wierzy w tej wieści, jest jedna rzecz, którą musi zrobić. Dodać głos do swojej wiary. Dlaczego? Bo zwyciężyliśmy go nie przez diabła, mam na myśli, nie przez tylko krew baranka, ale również przez słowo swojego świadectwa. Odważną deklarację, uwierzyłem, przeto powiedziałem, my wierzymy, dlatego też mówimy. Myślę, że to jest element, wobec którego diabeł dba, abyśmy mieli zamknięte usta i myślę, że wiele razy nie rozumiemy, że my nie jesteśmy zbawieni przez wiarę. To, że ktoś wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, to, że ktoś wierzy, że umarł za grzechy, Biblia nie mówi, że to go zbawia. Powiesz, o czym mówisz? Biblia mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu, bo wierzysz, że On zbudzony jest z martwych, zbawiony będziesz, bo ustami wyznaje się ku zbawieniu, widzisz. Podobnie jak sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Samą wiarą w sercu człowiek nie zostaje zbawiony, ani ocalony, ani uzdrowiony, jeśli te usta milczą. Powiesz, dlaczego tak jest? Nie wiem. Bóg tak to uczynił. Bóg tak to uczynił. Widzisz, kiedy przyszedł czas, aby Jezus wziął nasze choroby, nasze grzechy, nasze ułomności, nasze bóle, nasze cierpienie, naszą grzeszność, nasz mentalną udrękę, naszą chorobę ducha, duszy i ciała, kiedy przyszedł ten czas na Niego, On musiał zrobić coś odwrotnego. On musiał zamilknąć. Po to, abyśmy my mogli otworzyć usta. Czytasz o tym dalej. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył i tak jak mówiłem, Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. To jedynie Bóg musiał go ukarać za nas. Żaden człowiek nie miał możliwości, ani Rzymianie, ani Żydzi, by złożyć na niego grzech, by złożyć na niego choroby, cierpienia i przekleństwo. Przeklęty każdy, który zawisł na krzyżu, to musiał uczynić Bóg. To musiał uczynić sam Bóg. I Jezus, wiemy, że poddał się temu, ponieważ życia, powiedział, mojego nikt nie może zabrać. On je dobrowolnie oddał. W Twoje ręce oddaje ducha mego. Widzisz, nikt nie mógł go zabić. On musiał pozwolić się zabić. Jedynie Bóg Ojciec musiał go uśmiercić grzechem naszym, przekleństwem naszym. Jednak czytamy, że Jezus znęcano się nad Nim, a On to znosił w pokorze. Posłuchaj. I nie otworzył ust swoich, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Ale czytasz, że z więzienia i sądu zabrano go mesjański rozdział o tym, co zdarzyło się, co stało się wiele lat później. Jednak zadziwiająca rzecz. Nie wiem, czy zastanawiałeś się. Przecież Jezus przez 3,5 roku, kiedy głosił, uczył po chrzcie w rzece Jordan i po tym, jak Duch Święty stąpił na Niego i On w mocy Ducha wrócił i zaczął głosić, nauczać i uzdrawiać, On od rana do wieczora mówił. Od rana tlu klejącego się nie dogaszał i czci nadłamane nie dołamywał. Mówi o życiu ludzi, dopóki nie doprowadzał do zwycięstwa sprawiedliwości, uwalniał, uzdrawiał, niszczył dzieła diabła. Nieraz przed świtem wstawał, żeby iść modlić się, bo ludzie szli, znajdowali Go, nie dbali o Jego prywatne życie, nie dbali o Jego potrzeby, oni tylko myśleli o sobie.
Tacy są ludzie. Myśleli tylko o sobie, o tym, żeby być zdrowi, być silni, w ogóle o niego nie dbali, więc on uciekał od ludzi nieraz. Ustronne miejsca, nieraz noc spędzał na modlitwie, bo w ciągu dnia żyć mu nie dawali. Więc otwierał usta od rana do wieczora, głosił, uczył, uzdrawiał, uczył demony, ale kiedy przyszedł ten kulminacyjny moment, kiedy Jezus poddał się Ojcu, aby ten go ukarał za nasz grzech, ukarał go wszelkimi następstwami jego, ubóstwem duchowym, fizycznym, mentalnym i śmiercią w końcu. Pomyśl, on zamknął usta i zamilkł. Poddał się, czytamy, że był jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, i zamilkł i nie otworzył swoich ust. I pamiętasz, kiedy czytasz Ewangelię, dziwili się. Mam na myśli ci, którzy prowadzili go, ci, którzy przesłuchiwali, mówili, dlaczego milczysz, dlaczego się nie bronisz? Oni dziwili się, bo on cały czas przemawiał i głosił, i stanął i głośno zawołał wiele razy. Biblia mówi, tutaj milczał, oni dziwili się, że on się nie broni i nie milczy. I Piotr dziwił się, panie, wziął miecz i pamiętasz, chciał już walczyć za niego w ogrodzie Getsemano, mówi, schowaj miecz, bo kto od miecza, mieczem wuje, ten od miecza ginie. Czyż nie myślisz, że mógłbym zawołać dosłownie 72 tysiące aniołów i zanim by cokolwiek się zaczęło, już by się skończyło. Jednak on wiedział, że on nie może użyć teraz swojej władzy, autorytetu. I pomyśl, gdyby tylko otworzył usta, wszystko by się skończyło. Widzimy w ogrodzie Getsemana, on powiedział, ja jestem, i wszyscy się przewrócili, mówiąc, ja jestem, który jestem. I nagle, Boża moc stąpiła na tych żołnierzy i Żydów i wszyscy padli na plecy, nawet nie na twarz, ale na plecy, przewrócili się, jakby niewidzialna fala Bożej chwały przez nich przeszła, więc on wiedział, że nie może otworzyć swoich ust. To jest lekcja dla nas. On milczał, abyśmy my mogli otworzyć swoje usta, przeciwstawili się diabłu, uwolnili moc żywej wiary w naszym życiu, poddali się Bogu, przeciwstawili się diabłu, aby on mógł od nas uciec. Czy wiesz o tym? Ja kiedyś głosiłem kazanie całe w kościele, wiara, która ma głos, i czuję, że z tego powstanie książka króciutka, ale wierzę, że jest bardzo wymowna. Ale więc to jest taki zarys jego. Ale czy wiesz o tym, że gdybyśmy wsiedli teraz w wehikuł czasu i to zrobimy, i przenieśli się o 800 lat do już naszej ery, do życia i czynów apostoła Pawła opisanych w dziejach apostolskich, czy wiesz o tym, że był moment w życiu Pawła, kiedy było déjà vu? W sensie, co mam na myśli? To, co wydarzyło się w życiu Jezusa, jego proces i skazanie i męczeńska śmierć, to było coś, co Rzymianie przy wsparciu Żydów chcieli dokonać na Pawle. Jednak wszystko potoczyło się inaczej. To jest ciekawa historia. Ja ją tylko nadmienię. Zadanie domowe sam później po tym programie przeczytaj ją bardziej wnikliwie. Dzieje apostolskie, 22 rozdział. Paweł stoi przed Żydami, głosi Ewangelię, co ich bardzo rozsierdziło, gdy powiedział, że Pan posłał mnie do pogan. To ich rozsierdziło, że Bóg Izraela ma coś dla pogan, dla tych psów, dla nas. Jednak Paweł był posłany do pogan. Halleluja. I dzięki Bogu za to. Żyd z Żydów posłany do pogan. Pomyśl o tym. Kiedy Paweł stoi przed nimi i głosi, i czytamy 22 rozdział i werset 22, i słuchali aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, zgładź ziemi tego człowieka, nie godzi się, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, dosłownie z greckim mówi, z zastosowaniem tortur, by przez tortury i męczarnie wydobyć z niego informacje, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowali rzemieniami, dosłownie to jest ten obraz w języku oryginalnym, rzemieniami do pala, tak? Rzekł Paweł do setnika stojącego, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? Jeśli oglądałeś Mela Gibsona film Pasja, gdzie bardzo historycznie starał się przedstawić to, to widzisz dokładnie ten sam obraz. Męczarnia, biczowanie, taki był zamiar. Przywiązanie do pala. Tak? To ta sama sceneria. Dosłownie to samo zrobili z Jezusem. Jest jeden wyjątek. Kiedy Jezusa przesłuchiwali i wymuszali biczowaniem albo torturami informacje, on milczał. Paweł jednak, zanim pierwsze uderzenie przyszło, on otworzył usta. I to jest wspaniała lekcja dla nas, wspaniała prawda. Paweł nie nastawił drugiego policzka i powiedział, za Chrystusa cierpię. Dlaczego tego nie zrobił? On powiedział, czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego. Widzisz, Paweł wiedział, że z pewnych rzeczy Chrystus nas wykupił.
z pewnych nie. Nie wykupił nas prześladowania za wiarę. Paweł wiedział, że to nie jest czas, by dla niego odejść. Widzę tutaj wiele rzeczy, o których Paweł wiedział i wczesny Kościół. Że chociaż Chrystus nie wykupił nas ze śmierci za wiarę, śmierci męczeńską, jeśli trzeba, powinniśmy być gotowi żyć i umrzeć dla Chrystusa. I zgodzisz się. Jednak wykupił nas, na przykład, wykupił nas z przedwczesnej śmierci, wykupił nas z odejścia w wieku 40 lat w wypadku samochodowym, czy z powodu raka. Wykupił nas od cierpienia i bólu mentalnego, przyprowadzającego nas o piekło, mam na myśli. Wykupił nas z tego, co zabija i niszczy nasze ciało, duszę i ducha w tym życiu. Z tego nas wykupił i przed tym nas strzeże. Widzisz, Jezus powiedział, że ludzie mogą nas zabić za wiarę, motywowani przez diabła, i to będzie męczeńska śmierć. Bóg uzna naszą wiarę i naszą krew złożoną na ołtarzu. Cenna jest w oczach Pana krew jego wybranych. Jednak nigdzie Jezus nie powiedział, że diabeł może nas zabić, choroba może nas zabić, wczesna katastrofa, wypadek, odejście w młodości z powodu czegokolwiek. On tego nie powiedział. Z tych rzeczy nas wykupił. Dał nam władzę. Halleluja. I Biblia mówi, oni zwyciężyli go, diabła, przez krew baranka, właśnie w tych sprawach i przez słowo swojego świadectwa. I to jest dobra wieść. Więc Paweł powiedział, czy wolno wam biczować bez wyroku sądownego, a gdy setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, by o tym mógł donieść i rzekł, co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim. Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego, powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on odrzekł, tak jest. A dowódca odpowiedział, ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem. Paweł zaś rzekł, ja posiadam je od urodzenia. Widzisz, są pewne prawa, które masz od urodzenia jako obywatel nieba, z których możesz skorzystać już na ziemi. Prawo do uzdrowienia. Prawo do zaopatrzenia, prawo do ochrony, prawo do przedłużenia dni. Masz je z tytułu nowego narodzenia. Podobnie jak Paweł miał z tytułu bycia Żydem, tak, obywatelstwo posiada je od urodzenia, jak i Rzymianinem, on skorzystał z nich. On je nie porzucił, on nie powiedział, taka jest Boża wola, albo niech się stanie Boża wola. On skorzystał z prawa. Widzisz, tym, którzy go przyjęli, Biblia mówi, dał prawo, masz prawa, dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi. Ci, którzy są narodzeni z Boga, Bóg ich strzeże i zły nie może ich tknąć. Czy widzisz, o czym mówię? Są prawa. Prawa twoje życia na ziemi. Prawo do ochrony, prawo do zaopatrzenia, prawo do uzdrowienia. Nie daj diabłu możliwości, by okradł cię z tych praw. Za każdym razem, kiedy zamykasz usta i milczysz w obliczu opozycji, bólu, cierpienia, choroby i strachu, dajesz diabłu prawu, aby cię biczował i znęcał się nad tobą. Paweł mu tego prawa nie dał i nie dał mu tej satysfakcji. I czytamy, zaraz też odstąpili od niego ci, którzy mieli go przesłuchać, w tym przypadku biczować, w tym przypadku torturować, a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. I czytamy dalej, nazajutrz zaś chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i rozkazał zejść arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej i wprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Pomyśl o tym. Wygląda na to, że to Paweł miał się bać i on był na przegranej sytuacji. Jednak gdy tylko otworzył swoje usta i zaczął stać na swoich prawach, na tym, co należy do niego, w tym przypadku naturalnych, jako Rzymianina i Żyda zarazem, oni odstąpili i oni zaczęli się bać. I dokładnie tak jest z diabłem. Posłuchaj, za każdym razem, kiedy czujesz strach przed chorobą, strach przed niepewnością, strach przed czymkolwiek, co może się wydarzyć tobie, twoim dzieciom, tylko co dzieje się wokół. Strach przed stratą pracy, strach przed tym, że twoi bliscy i znajomi zachorują, coś złego się wydarzy. Strach, mamy różne lęki, które przychodzą. Strach, który odczuwasz, jest to nic innego jak przestraszony diabeł, którego strach odczuwasz, ponieważ strachu ty naprawdę nie masz. To diabeł się boi ciebie i chce, abyś odczuwał ten strach, bo strach to duch. Nie dał nam Bóg ducha strachu, ale ducha mocy, miłości, trzeźwego umysłu. Otwórz usta, przeciwstaw się diabłu. Traktuj strach jako osobę i on ucieknie od ciebie. Dubaj do krwi baranka, ta, która wykupiła cię słowo. Słowo swojego świadectwa. Paweł to uczynił. On nie milczał, on nie nastawił drugiego policzka, ponieważ miał prawa i z tych praw skorzystał.
Hallelujah. Z tych spraw skorzystał. Wiem, że to naturalnie, jednak duchowo jest tak samo prawdą. My również korzystamy z praw, jakie Jezus nabył dla nas. Hallelujah. Prawo do uzdrowienia po tej stronie życia. W Jego ranach On zapłacił, nie my. Prawo do boskiej ochrony. Prawo do zaopatrzenia naszych potrzeb według bogactwa Jego w chwale. Prawo do długiego życia. Prawo do wolności umysłowej i mentalnej. Pokój mój wam daje, nie jak świat daje. Za życia na ziemi, widzisz, tam w niebie nie będziesz go potrzebował. Prawo. Powiesz, ale to łaska. Tak, to łaska dana nam, którą przyjmujesz i korzystasz z niej, wierząc to, co uczynił i stoisz na swoim. Stójcie tedy, Biblia mówi. Stójcie tedy. Weźcie tarczę wiary, miecz ducha. Znasz, wierzę te fragmenty. Prawo, by skorzystać ze wszystkiego, co każda kropla Jezusa krwi nabyła dla nas. To nie wyniosłość ducha, to twoja pokora, by przyjąć to, za co Jezus cierpiał, za co został uczyniony grzechem, chorobą i przekleństwem, za co poszedł do piekła, za mnie i za ciebie. Powiesz, ja w niebie to przyjmę. Za późno. Po co ci w niebie uzdrowienie? Po co ci w niebie wolność od diabła i od opresji demonicznej? Tam nie ma tych przeciwności. Widzisz? Niebo to błogosławiony produkt uboczny. Celem przyjścia Jezusa nie było pójście nasze do nieba. My tam idziemy, jednak Biblia mówi, życie wieczne to poznanie, osobiste doznanie i doświadczenie Boga, Jego mocy i obecności w każdym wymiarze naszego życia, naszego ducha, duszy i ciała. To jest istotą życia wiecznego. Życie w niebie to będzie błogosławiony produkt uboczny. Dzięki Bogu za to, ale naszym celem nie jest niebo. Gdyby było po nowym narodzeniu, Bóg by ci wyłączył wtyczkę i byś był w niebie. Jednak zostawił ci tutaj, abyś demonstrował Jego królestwo, abyś niszczył dzieła diabła, abyś wykonał Bożą wolę dobrą, miłą i doskonałą, abyś pokazywał, jaka wielka jest moc w krwi Jezusa i dodawał ponownie i ponownie do niej słowo swojego świadectwa, swoją odważną deklarację tego, co On uczynił dla ciebie. Halleluja. Okej, posłuchaj tego fragmentu, powoli kończymy. Dzieje apostolskie 18, werset 9 do 10 mówi tak. I rzekł Pan do Pawła w widzeniu nocnym. Nie bój się, lecz mów i nie milcz. To wiesz, że to jest to, co Bóg mówi do nas. Nie bój się, lecz mów i nie milcz. Bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby uczynić ci coś złego. Nie bój się. Widzisz, nie milcz. Widzisz, jeśli masz jakąś wrażliwość duchową, to możesz ją odczuć. Jeśli jakąś masz, nie dałeś się zagonić w kozi róg i nie myślisz, jak świat myśli i nie patrzysz na świat, jak świat patrzy. To jeśli masz wrażliwość duchową, to możesz wrażliwości duchowej swojej wyczuć, że tak jak maski wszyscy noszą. Ty też podejrzewam, ja również, bardziej ze strachu przed policją i mandatem, niż strachu przed chorobą czy niemocą. Jeśli nosisz maskę, to możesz wyczuć w sercu, że dokładnie tak symbolicznie świat nosi maskę, tak diabeł zamyka usta wierzącym ponownie i ponownie i chce, aby człowiek milczał, chce, aby się bał, aby się pogrążył, tym bardziej Kościół, aby milczał, aby zakopał się, aby przestał świecić, aby poddał się duchowi strachu podczas, kiedy ma innego ducha, ma ducha wiary. No właśnie, 2 Koryntian 4,13, mając zaś tego samego ducha wiary, tak jak jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem, nie to, że milczałem, powiedziałem, on milczał, on poddał się pokornie, on poddał się temu, tym, którzy znęcali się nad nim po to, abyśmy my nie milczeli, abyśmy pokornie się nie poddawali, nie dawali się, poddawali się pod jarzmo tego, który znęca się nad nami. Nie. My mamy słowo, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. Stąd słowo mówi, przeto powiedziałem i my wierzymy, dlatego też i mówimy. Więc nie milcz. Dodaj do swojej wiary w krew Jezusa, tej wiary, która już ma sensu, odważną deklarację tego, co On uczynił dla ciebie. Nie milcz. Niech to wyjdzie przez twoje usta. Mów do diabła, mów do choroby, mów do symptomów, mów do samego siebie, mów do swojej własnej głowy, swoich emocji. Niech to słowo zakonu nie oddala się od twoich ust. Ale rozważaj. To znaczy również mów we dnie i w nocy.
aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. No to już Bóg powiedział dawno temu do Izajasza, przepraszam, Jozuego, który miał wielkie zadanie, musiał zająć miejsce Mojżesza, wielkiego proroka, wielkiego lidera i musiał temu sprostać i Bóg powiedział mu, w jaki sposób ma się nie bać i nie lękać, niech nie przestaje mówić sam do siebie i deklarować to, co Bóg powiedział. Dlaczego? Bo myśmy zwyciężyli diabła, nie przez samą wiarę. Można wierzyć i iść do piekła. Chyba, że przyszedł dzień w twoim życiu, w którym powiedziałeś: Jezu, zbaw mnie z moich grzechów. Gdybyś tylko miał to w sercu i nikt nie wypowiedział, byś poszedł prosto swoją wiarą do piekła. Powiesz, jak tak możesz powiedzieć? Bo Biblia mówi, że ustami się wyznaje ku zbawieniu, nie sercem się wierzy. Ustami wyznajesz zbawienie, to ocalenie, wyrwanie z teraźniejszego wieku złego. Widzisz, Biblia nazywa chrześcijaństwo wielkim wyznaniem. Trzymajmy się mocno naszego wyznania, śmiałej deklaracji w to, w co wierzymy. Dlaczego tak jest? Niewielkim milczeniem. Tam, gdzie jest milczenie i cisza, tam jest religia i śmierć, zauważ. Tam, gdzie jest życie, tam jest głos. Gdziekolwiek się dwóch albo trzech modliło w Biblii, podnosili zawsze swój głos do nieba. Masz wątpliwości? No, rzucam ci wyzwanie. Znajdź w Biblii fragment, gdzie dwóch albo trzech razem modliło się, żeby było to po cichu. Nie, oni zawsze podnosili swój głos. Jezus daje nam wielką lekcję wiary. W Marka 11, werset 23. Zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, problemowi, bólowi, chorobie, strachowi, lękowi, diabłu, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu, lecz wierzył, że, przeczytam dosłownie, staje się. To, co mówi, spełni się mu to, co mówi. Jezus to powiedział. Ktokolwiek by rzekł, nie pomyślał, nawet nie odczuł, nawet nie życzył sobie. W tym przypadku nawet nie modlił się, chociaż dalej mówił o modlitwie. Jednak w tym przypadku on mówił, by to, co wierzysz z sercu, uwolnił swoimi ustami. Nie mów do Boga o swojej górze. Nie rozmawiaj z Bogiem o swojej górze. Jest czas, by mówić do góry o swoim Bogu. Ja nie neguję roli modlitwy. Jednak jest moment w życiu człowieka i wiele razy takie przychodzą, że modlitwa jest niewłaściwą rzeczą. Biblia nigdzie nie mówi, abyś modlił się, żeby Bóg zrobił coś z diabłem, związał go. On nigdy, zawsze kiedy jest diabeł, Bóg i człowiek, Bóg mówi, dałem wam ziemię w posiadanie, więc dałem wam władzę nad nią, więc wy zróbcie coś z diabłem, a ja stanę za wami i ja go uderzę. Biblia mówi, Bóg rychło zetrze szatana, jednak nie pod swoimi stopami, pod waszymi stopami. Jeśli mu się przeciwstawicie, jeśli powiecie do góry, jeśli użyjecie mojego imienia, mojego słowa, on pierzchnie. On pierzchnie z twojej głowy, on pierzchnie z twojej wyobraźni, on pierzchnie z myślami samobójczymi, opresją, on pierzchnie z symptomami, prędzej czy później pierzchnie. Gdybym miał czas, może kiedyś to zrobimy. Podejrzewam, że te świadectwa opisywałem i w książkach gdzieś i dzieliłem się, ale są były sytuacje w moim życiu, młodym życiu i starszym życiu. Się narodziłem na nowo, jak miałem 13 lat i byłem napełniony Duchem Świętym do ponad 30 par lat temu, że były sytuacje i poważne sytuacje, jak symptomy w moim ciele i niemoce, i zajęło mi tygodnie i miesiące, żeby je usunąć z swojego ciała, mówiąc do nich i deklarując odważnie to, że Bóg to ciało uleczył i one nie mają prawa być w tym miejscu. Diabeł jest uparty. On jest uparty i robi nadgodziny. Więc bądź bardziej uparty i wytrwały niż on w dziękowaniu Bogu, przeciwstawianiu się Jemu, związywaniu Go i wyrzucaniu swojej głowy i swojego ciała i Jego symptomów, Jego kłamstw. I wtedy Biblia mówi, kiedy Mu się przeciwstawisz, On ucieknie. Nie wiem dlaczego, nieraz trzeba troszkę czasu na to, powiesz, ale od Jezusa zawsze szybko uciekał i ludzie byli uwalniani natychmiast. To nieprawda. Nieraz dwa razy nakładał na kogoś ręce, zanim on był wolny, diabeł był uparty. Nieraz, kiedy szli, dopiero byli uzdrowieni albo od tej godziny komuś się polepszyło, więc nieprawdą jest. W niektórych miejscach Jezus nie mógł nic uczynić. Nie dlatego, że nie chciał, a dlatego, że ludzie go nie przyjęli i nie chcieli współpracować z nim. Więc jest nieprawdą, że Jezus zawsze i wszędzie robił rzeczy tak i nagle. Zbyt wiele rzeczy zależało również od ludzi i od ich wiary. Jeśli tak było, to jest i dzisiaj. Nieraz trzeba wytrwałości. Przez wytrwałość, czytamy, zyskacie swoje życie. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczysz obietnicę, tak diabeł jest wytrwały, by cię dręczyć.
Wytrwałe, by uderzać Twoje ciało i duszę symptomami, chorobą i bólem. Nie czuj się źle z tego powodu. To nie grzech, że czujesz się źle i masz ból w ciele. Hej, bądź tak samo wytrwały, by deklarować swoje zwycięstwo przez krew baranka. Dodaj głos, mów do tej góry, nie rozmawiaj z Bogiem. Są momenty, kiedy jest rzeczą niewłaściwą, by rozmawiać z Bogiem o swojej górze. Jest czas, by mówić do tej góry o swoim Bogu. I Biblia mówi, że jeśli wierzysz to, co mówisz, zgodnie z tym słowem, że staje się, będziesz miał to, co mówisz. Ja tego nie powiedziałem. Biblia to mówi. Jezus to powiedział, mówiąc, zaprawdę, powiem wam, dzisiaj byłoby to, mówiłem prawdę i tylko prawdę, tak, dopomóż mi Bóg i przysięgam w sądzie na tą Biblię. Dzisiaj by wyglądało to w ten sposób, ten zwrot dokładnie to określał. Dobrze, starczy, czas biegnie. Chcę, abyś przyszedł ze mną do Boga dzisiaj. I nie tyle do Boga w sensie w modlitwie, co raczej stanął w tym, co On uczynił. W tym, że jest lekarzem, że Jego sińce uleczyły Ciebie. Ukarany został dla wolności Twojej mentalnej, oczywiście i zmiażdżony dla Twojego zdrowia duchowego. Czytamy, że za Twoje grzechy został ukarany. Abyś przyszedł do Boga, wziął władzę, którą masz od Niego, a ona już jest w Tobie, wiarę, którą masz w sercu i nie milczał, przeciwstawiał się diabłu. Przeciwstawiał się cokolwiek, co niszczy, zabija i kradnie Twoją duszę, ducha i ciało. Może nie znasz Boga, nie jesteś nowonarodzony, to jest pierwszy moment, w którym możesz przede wszystkim przyjść i usunąć diabła, jego dzieła w Twoim życiu, przejść z ciemności do światłości, wyrwany być z mocy ciemności, przeniesiony do Jego Królestwa, stać się dzieckiem Bożym, narodzić się na nowo. Może tego nie uczyniłeś? Bóg wie, kto ogląda te programy. Jednak jeśli to już uczyniłeś, możesz przyjść i tak samo usunąć ciemność z duszy i rozkazać, aby ona usunięta była z Twojego ciała i za Tobą Bóg stanie i On uderzy diabła. On go wyrzuci. Jezus Duchem Bożym usuwał diabła i jego dzieła. Ty sam tego nie czynisz. Jednak widzisz, Ty potrzebujesz dodać słowa swoich ust do tego, co uczyniła krew baranka, bo oni zwyciężyli go, Kościół, nie przez samą krew baranka, ale przez krew baranka i słowo swojego świadectwa, odważną deklarację płynącą z wiary tego, co uczyniła krew. Mówiąc do góry, mówiąc do diabła, a cokolwiek ty związujesz najpierw na ziemi, Bóg związuje w niebie. Inaczej mówiąc, On staje za sobą. Cokolwiek ty najpierw rozwiązujesz, na co pozwalasz, bądź nie pozwalasz, przeciwstawiasz się, bądź czemu się poddajesz, Bóg cię w tym wspiera. Ty czynisz pierwszy krok, niebo odpowiada, bo ziemię dało w ręce ludzi. Halleluja. Pomyśl o tym teraz, o tej sytuacji, w której jesteś. Ja widzę ciebie, jak cierpisz mentalnie. W imieniu Jezusa ja rozkazuję, aby te myśli, ta depresja i opresja, a nawet myśli samobójcze, mów ze mną, ja rozkazuję im. Mów ze mną, w imieniu Jezusa, diable, nie masz władzy nad moją duszą, nad moim umysłem, ja mam umysł Chrystusowy, Biblia mówi. I Jezus dał mi pokój, Jego pokój, dlatego rozkazuję, abyś ty swoimi dziełami, myślami, rozkazuję tobie i związuję ciebie nad moją duszą, wyrzekam się i nie mam z tobą nic wspólnego. Hej, ja widzę w swoim sercu, że otworzyłeś swoją duszę na zło, dlatego ono wpłynęło na ciebie. Nie oglądaj tego, nie wchodź na te strony, nie oglądaj tych kanałów, nie karm się tymi wiadomościami, tymi obrazami, pokutuj. Jego krew oczyszcza teraz, przebacza i daje ci łaskę i siłę. Halleluja, w tym momencie przychodzi wolność. Panie, ja mówię do tej osoby, która walczy z tymi symptomami i myślami, że przegra tą walkę. Ja rozkazuję, mów ze mną, ja w imieniu Jezusa przeciwstawiam się tobie, diabole. I rozkazuję, opuść moje życie, opuść moje ciało. Jezus uzdrowił je 2000 lat temu. Ja nie przyjmuję tej choroby, tej niemocy. I powiedz ze mną, Panie, ja przyjmuję teraz przedłużenie moich dni. Zdrowie i życie i wolność. Wolność, dobiegnięcie do mety. Panie, ja dziękuję Ci, ja przyjmuję przedłużenie moich dni i to ciało wolne od bólu i wolne od cierpienia. Dziękuję Mu za to. Dziękuję Mu już teraz. Halleluja. Mów do tego lęku, że stracisz pracę. Mów do tego lęku, że firma ci się rozpadnie. Mów do niego. Nie. On błogosławi pracę moich rąk. Dziękuj Bogu, że On błogosławi twoją pracę rąk. A diabła powiedz, nie, diabla, nie boję się ciebie. Ty jesteś złodziejem, jednak mojej firmy, mojego mienia i mojej pracy rąk nie okradniesz. Nie masz możliwości. Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra.
A każdemu językowi kłamliwemu i Twemu słowu ja zadaję kłam. Ja, powiedz diabłu, ja nie boję się Ciebie, ja wierzę w Bogu. Nie boję się Ciebie, bo nie dałem, bo Bóg mi nie dał ducha strachu, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego umysłu. Powiedz mu, ja nie mam lęku, Ty się mnie boisz, dlatego teraz w imię Jezusa związuję Twoją moc. Nad tą sprawą, nad tymi okolicznościami, nad działaniem w mojej firmie, ona należy do Boga, szczególnie jeśli czcisz jeszcze z tego mienia Jego dziesięcinami, Jego ofiarami. On powiedział, że sam zwiąże szarańcze nad Twoim domem, Twoim mieniem i wyleje błogosławieństwo ponad miarę. I za to Mu dziękuj. Nie wierz w kłamstwa diabła, że co się dzieje wokół dotknie Ciebie. Nie, nawet jeśli 1000 po prawicy padnie, a 10 po lewicy Ciebie to nie dotknie. Halleluja, halleluja. Panie, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie za tych widzów, dziękuję Tobie za tą rodzinę, za ten dom, za pokój w tym domu. Panie, wolność od zamieszania i wolność od podziału. Objaw się reszcie tej domowników jako zbawca ich duszy. Objaw się jako ten, który przebacza niezależnie od uczynków i którego krew oczyszcza każdego z wszelkiego grzechu, że przebaczasz wszystkie nasze winy, leczysz wszystkie nasze choroby. Panie, ja dziękuję Tobie za zbawienie, za zbawienie tego domu. Tak jak Twoje słowo mówi, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawienie będzie Ty i Twój dom. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje nawiedzenie go i jej w ciągu nocy i w ciągu dnia, bo słowo było już zasiane, a my podlewamy je i otaczamy ich naszą wiarą i miłością. Za zbawienie, nawrócenie w tych dniach tego męża, tej żony i tych dzieci, Panie, tego szczególnie chłopaka. Ja dziękuję Tobie, że on nie ucieknie od Ciebie już dalej, ponieważ Ty przyciągasz ze swoją miłością i Twoja dobroć prowadzi go do upamiętania. W cennym imieniu Jezusa. Panie, my dziękujemy Ci za to. Amen, amen. Halleluja, halleluja. Oj, długo mówię, ale jeszcze parę minut. Zachęcam Cię do jednej z moich książek. Chyba też o niej już mówiłem. A nie mam wszystkich za sobą. Kilka jest nakładów skończonych, więc postaramy się, aby były dodrukowane. Kilka jest w druku. Postaram się, aby były jak najszybciej. Jednak pomyśl, zapominając o tym, co za mną, życie w mocy nowego stworzenia. Troszeczkę mówię o tym w tej książce o życiu apostoła Pawła. Jakiś czas temu ją napisałem i mała recenzja. W obliczu problemów, tragedii i bolesnych doświadczeń nasze myśli, emocje potrafią zakrzyczeć i zaciemnić prawdziwy obraz Boga, Ojca i Jego sposobu działania. Bez względu na to, czego doświadczyłeś ze strony diabła, świata, innych ludzi, świadomie czy nieświadomie, przez niego wykorzystanych, czy pomimo twoich własnych złych wyborów i decyzji, to, co przed tobą, wciąż należy do ciebie. Twoja przeszłość nie ma mocy wpływania na twoją przyszłość. Przede wszystkim ze względu na nowe życie, jakie otrzymałeś w Jezusie. Czytając dalej, przyjmij różnorodną Bożą łaskę, jaką niesie z sobą objawienie Jego Słowa. Ono ma moc Cię zbudować i wybudować ponad bolączki przeszłości, upadki, błędy i rany bolesnych doświadczeń, jakie Cię może spotkały. Ufam, że będzie dla Ciebie błogosławieństwem w te długie wieczory jesienne, zapominając o tym, co za mną, życie w mocy nowego stworzenia. Wierzę, że wydawnictwo Compassion wciąż ma wystarczająco nakładu, aby je rozesłać dla każdego, kto chce tylko zamówić. www.compassion.pl. Hej! W grudniu mamy ostatni zjazd szkoły biblijnej. 12 grudnia będą z nami pastorzy Mariusz i Agnieszka Ścieślińscy z Kościoła Słowa Wiary w Częstochowie. Na stronie internetowej naszej są wszystkie informacje, te, które są konieczne, abyś wiedział, jak tu przyjechać, jak dotrzeć, jakie są warunki w dobie też i pandemii, kiedy spotkania są, a w jakich godzinach. Tematem jest modlitwa. Coś na czasie, ufam. Będą usługiwania na temat modlitwy. 4 spotkania w sobotę po południu 12 grudnia. 13 będą z nami w Kościele Słowo Wiary wciąż na 2 nabożeństwach. No, takie czasy, musimy się reorganizować, aby się pomieścić wszyscy razem. Halleluja, więc serdecznie Ciebie na nie zapraszam. Dobrze, święci. Hej, niech Pan, Bóg pokoju, całkowicie Ciebie poświęci. Oddzieli dla siebie cały Twój duch, dusza i ciało. Nie będą zachowane, silne, zdrowe, nienaganne, zdrowe. Tak, dokładnie tak Biblia mówi. Na dzień Jego powtórnego przyjścia. I On jest wierny, który właśnie do tego Cię powołał i On też tego dokona.